Siema, tu Chylo. Dawno się nie odzywałem, ponieważ w sumie nic specjalnego się nie działo w projekcie. Byłem na urlopie, potem troszeczkę za dużo pracy w firmie, no i projekt na chwilę stanął, ale już wracam do działania i powoli próbuję sobie poradzić z naszym małym diabełkiem. No cóż, jak możecie zauważyć, wydech został już zamontowany. Silnik już został ostatecznie podwieszony w miejscu, które jest. Tutaj wyeksponowałem amortyzator, ponieważ wyjdzie jeszcze w praniu, czy nie będziemy go wymieniać na coś mocniejszego. Kupiłem już sobie skagiwy River 600. Także zobaczymy. Na razie problem jest taki, że jest troszeczkę dłuższy. A tutaj nie mamy zbyt wiele miejsca na podniesienie tego, gdyż będzie nas blokować. Dodatkowym problemem, który akurat będzie łatwy do rozwiązania, jest dystans do zębatki, ponieważ musimy ją przesunąć dokładnie o 1,5 cm względem wahacza, żeby zgrało się nam z zębatką zdawczą. Licznik również już założony. Jutro będziemy podpinać. Może uda się nam odpalić. Oczywiście ten skadziwy jest ładniejszy. Zostawiłem go sobie, zobaczymy tam przyszłościowo, ale ten znowu wygląda bardziej sportowo. Kable już mamy opisane. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie się sprawowało. Mam nadzieję, że uda się odpalić bez najmniejszego problemu. No i cóż, pozostaje tutaj kwestia chłodnicy, bo mamy do wyboru oryginalną z Kawasaki i oryginalną z Kajiwy. Troszeczkę bardziej skłonny jestem na tą z Kajiwy, ponieważ podoba mi się to jej bananowe wygięcie, jak już wspominałem we wcześniejszych filmikach. No i zintegrowalibyśmy ją z tym oryginalnym zbiorniczkiem. Ona oczywiście tutaj, z racji, że silnik jest dość duży, bardzo fajnie nam się komponuje w krzywiznach silnika, tak by kółko bez problemu nie obcierało nim. Natomiast ta dedykowana do Kawasaki, mimo że jest mniejsza, no to przez swój mały kształt niestety troszeczkę utrudnia mi tu zamontowanie. Znowu będzie prościej, jeśli chodzi o pociągnięcie węży, no ponieważ wsadzimy w oryginalne miejsca. Korekt znajdujący się z boku to również nie problem, ponieważ osłony są odkręcane, te czarne, także będziemy mogli to sobie bez problemu tutaj płyn dozować. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Mam nadzieję, że projekt ruszy teraz mocniej, pewną parą. Oponki już zamówione, także czekamy, jak będzie. No i ogon się maluje. Owiewki będziemy również przycinać jutro. Będziemy już wszystko wiedzieć, co dalej. Aha, no właśnie, najważniejsze. Zbiornik paliwa. Został wstępnie zespawany. I jest wstawiona oryginalna pompa. Oczywiście już 3 tygodnie jest sprawdzany na szczelność. Wszystko działa jak należy. Oczywiście spawany podczas zalania wodą, tak żebyśmy nie wybuchli. No i co? Do usłyszenia. Arrivederci.